Jezus jest Panem. Chwała Tobie, Panie. Dzięki Ci, Ojcze, że mogę tutaj składać świadectwo na Twoją chwałę i Twoją cześć w imieniu mojego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Kochani, posłuchajcie, co mam Wam do powiedzenia, bo jutro może być dla Was za późno. Możecie się znaleźć w piekle. Piekle! Piekło jest realne! To nie są bajki! Tak mówi Słowo Boże! Jeśli nie oddasz życia Jezusowi, nie narodzisz się z Ducha Bożego, znajdziesz się w piekle. I żadne Twoje sakramenty, dobre uczynki, to, że jesteś dobry, grzeczny i tak dalej, nic Ci w tym nie pomogą. Drogi młody człowieku, tak, jestem byłym przestępcą. Słuchaj. Dobrze, przepraszam Cię, ale teraz nie mam czasu, bo jak, jeżeli chcesz, to porozmawiamy za chwilę. Odejdź, człowieku, bo teraz mam poselstwo dla ludzi, nie jesteś sam. Kochani, przesiedziałem w więzieniach 13 lat, byłem przestępcą, byłem bandytą, byłem w grupie przestępczej. Od młodych lat prowadziłem w życie rozwiązłe, narkotyki, alkohol, pornografia, wszystko, ściągałem haracze i wiele złych innych rzeczy robiłem. Wielu moich kolegów w wieku 25-30 lat straciło życie, zostali zamordowani lub umarli przez narkotyki. Kochani, wiele razy byłem o krok od śmierci, czy to przez narkotyki, czy to przez grupy konkurencyjne. Ale Jezus Chrystus ocalił mnie i dzisiaj tu mogę z Wami stać i składać Wam świadectwo swojego nawrócenia i zbawienia. Wiele razy chciałem porzucić złe życie, ale strach mi na to nie pozwalał. Wiem, że wielu z Was chciałoby żyć inaczej, ale wstydzicie się, boicie się odrzucenia. Nie bójcie się, znajdziecie prawdziwych przyjaciół, kiedy zaufacie Jezusowi. Jezus jest Panem, Jezus zmienia życie, Jezus może Cię uwolnić i uzdrowić z każdej choroby, z każdego nałogu. Ja jestem tego realnym świadkiem. Ja przeżyłem, kochani, uzdrowienia z chorób, uzdrowienia z nałogów. Porzuciłem przestępcze życie, kiedy zawróciłem się do Jezusa, bo wcześniej się bałem. To jest strach. Nie myśl sobie, że ja byłem tylko bandytą i przestępcą. W Biblii jest napisane, jeżeli popełniłeś jeden grzech, jesteś winien złamania całego prawa Bożego. Czyli nawet jeżeli żyjesz po swojemu, bez Jezusa, jesteś tak samo jak morderca. Jesteś tak samo jak morderca w oczach Boga. Może ten świat Cię toleruje, ale nie Bóg. Jedynym ratunkiem, jedyną ofiarą za Twoje grzechy jest Jezus Chrystus i Jego święta krew. Święta krew Jezusa może Cię oczyścić i zmyć z Ciebie wszelki grzech. Wszelki grzech, żebyś nie poszedł do piekła. Żebyś spędził wieczność. Wieczność, żebyś spędził w niebie. W wiecznym szczęściu. Żebyś nie miał problemu. Żebyś był prawdziwie szczęśliwym człowiekiem. Ale to nie tylko to. Tutaj na ziemi też możesz być szczęśliwym człowiekiem. Tak, kiedy siedziałem po raz kolejny w więzieniu w 2004-2005 roku, poznałem tam Jezusa. W więzieniu! Poznałem Jezusa Chrystusa. Co to znaczy poznać Chrystusa? Może nie rozumiesz tego. To znaczy, żebyś się zgodził z tym, co jest napisane w Piśmie Świętym, Nowy Testament, że Jezus umarł za Ciebie. To znaczy spotkać Jezusa, żebyś uwierzył w to, żebyś Mu zaufał. To jest spotkać Jezusa. Twoja wiara, to, co jest napisane w Słowie Bożym. To jest spotkanie Jezusa Chrystusa i ja go spotkałem w więzieniu. W więzieniu po raz kolejny, kiedy słyszałem świadectwo nawrócenia mojego znajomego, też byłego bandyty, przestępcy, z grupy przestępczej. Nie wierzyłem w taką przemianę tego człowieka, ale kiedy mówiła mi już kolejna osoba o jego przemianie, poszedłem na spotkanie w więzieniu i tam poznałem prawdziwych chrześcijan odrodzonych z Ducha Bożego. Co to znaczy z Ducha Bożego? To znaczy, jeżeli przyjmiesz Jezusa do swego serca, jako Pana i Zbawiciela, powiedz: Jezu, jestem grzesznikiem, przepraszam Cię, oddaję Ci swoje życie, ja nie chcę tak żyć. Panie, ratuj mnie, będzie zbawiony, dostaniesz nowego ducha i nowe serce. Jeżeli tego nie zrobisz, Jezus mówi: przyjdźcie do mnie wszyscy, a ja Wam dam nowe serce i nowego ducha. Czyli odrodzenie duchowe. Jesteś duchowo martwy. Duchowo martwy. Gdy Adam i Ewa zgrzeszyli, oni duchowo umarli. Nie cieleśnie, ale duchowo. Duchowo jesteś martwy. Dopóki nie przyjdziesz do Jezusa, jesteś martwy. I musisz przyjść, aby być zbawionym. To nie są żarty, człowieku. To nie są bajki. To chodzi o Twoją wieczność. Jutro może być dla Ciebie za późno. Możesz umrzeć dzisiaj, albo Jezus przyjdzie w każdej chwili i będzie za późno. Nie ma żadnego czystca, nie ma jakichś bzdury, bajek, modlitwy za zmarłych i tak dalej. To są bzdury wymyślone przez Kościół, żeby ściągać pieniądze od ludzi. Kochani, ja poznałem żywego, realnego Boga, który mnie uzdrowił,
rzeczy. Dzisiaj mam prawdziwy przyjaciół. Dzisiaj czuję moc. Dzisiaj czuję prawdziwe, realne działanie Boga w moim życiu. Tak. Czy ja bym tu kiedyś wyszedł, bym się śmiał, czy oni się nawalili, czy ty w ogóle się naprytował, jak te narkotyki walił. Waliłem prawie wszystko oprócz heroiny. Kochani. I nie mogłem z tego wyjść. Nie mogłem. Życie przestępcy jest życiem w ciągłym strachu, lęku i później lata samotności. Jeżeli jesteś samotny, jeżeli jesteś chory, jeżeli jesteś bez nadziei, jeżeli świat mówi ci, nie ma dla niego ratunku, to są bzdury, bajki. Ja ci mówię, że jest dla ciebie ratunek. Bóg cię kocha, Jezus cię kocha, my cię kochamy i chcemy ci pomóc. Chcemy ci pomóc, żebyś nie poszedł do piekła. Człowieku, tu chodzi o twoją wieczność, o twoją wieczność. Nie śmiej się z tego, bo tu chodzi o twoją wieczność. W piekle będzie za późno na ratunek. Poznałem wielu takich ludzi jak ja, nie tylko przestępców, nie tylko przestępców, ludzi z dobrych rodzin, bogatych, wykształconych, ale byli puści wewnętrznie, czuli pustkę, pomimo tego, że mieli wszystko w życiu. Ale dopóki nie przyjęli Jezusa, to życie nie miało ich pełnego sensu, pełnej radości. Kiedy przyszli, przyjęli Jezusa, skruszyli się, uznali to, że bez Niego są skończeni. Ich życie się zmieniło o 180 stopni, jak zmieniło się moje. Kochani, gdyby nie Jezus, dzisiaj mnie by już nie było w świecie. Wielokrotnie chciano mnie zamordować. Wielokrotnie umarłem od narkotyków. Od choroby. Jestem wymówiony z choroby. Więc mówię wam realne rzeczy. To nie są bajki usłyszane gdzieś tam, kurczę, na portalu YouTube'a, nie? Realne rzeczy ci mówię, człowieku. Przyjdź do Jezusa, Jezus cię kocha. Bóg Ojciec posłał swego Syna Jezusa Chrystusa, aby umarł za ciebie. Nie za ten świat, za ciebie. Ogólnie, tak, za twoje grzechy. Za twoje grzechy. Za twoje grzechy umarł Jezus. Cierpiał tam, żebyś ty miał życie wieczne. Życie wieczne. Nie ma nic cenniejszego na tej ziemi. Ludzie, życie wieczne. Wieczność. Co ci po tych bogactwach? Co? Jak jutro możesz być w piekle? Jak jutro to wszystko może się skończyć? Za czym gonisz? Za czym gonisz? Zastanów się, ustań, przemyśl, jeżeli nie teraz w domu. Czy ten facet coś mówił realnego? Tak, realnego, bo ja tu przeżyłem w swoim życiu i poznałem tysiące ludzi. Tysiące ludzi. Jeżeli szukasz Boga, zapraszamy cię. Zapraszamy cię, jesteśmy tu dla was, kochamy was. Kochamy was szczerą miłością, nieobłudną i fałszywą jak ten świat. Ja żyłem w tym świecie. Kocham was. Hallelujah.